Witajcie moje kochane kabanoski, z tej strony Alia i witam was w kolejnej środowej aktualizacji. I słuchajcie, co dzisiaj doszło do naszej pięknej pikselowej gry? Doszły, uwaga, nowe konie, fryzy trzeciej generacji. I za chwilkę sobie oczywiście omówimy aktualizację, ale pewnie już zauważyliście, nie jestem na swoim koncie. Jestem na koncie mojej kochanej Ewy Alice, która mi po prostu pożyczyła konto na nagranie. Powiedziała, że mogę kupić wszystkie te konie, fryzy, ja raczej nie będę kupować jej wszystkich, mimo że powiedziała, że mogę, że raczej żebym jej kupiła, to kupimy sobie jednego, zobaczymy też ogłowia, więc będzie dzisiaj dużo kupowania. I ogólnie tak, przechodzimy do aktualizacji, mamy nowe fryzy trzeciej generacji, kosztują 950 od 8 levela, chyba tak, od 8. Są tutaj w stajni Jorvik i są też w zimowej wiosce i ogólnie wszyscy gracze mogą kupić te konie fryzyjskie z zimowej wioski, czyli tak jakby są od pierwszego levela. No i tak, jak zniknie zimowa wioska, to tamte fryzy przejdą tutaj na stajni Jorvik. Co tutaj jeszcze mamy? Nowe ogłowia. Hakamore to eleganckie ogłowie bezwędzidłowe, ogłowie z rogami i ogłowie średniowieczne. To też sobie zobaczymy, bo to są ogłowia tylko na te konie fryzyjskie. Dobra, lecimy zobaczyć. Ale dużo osób. Ojej, faktycznie, jeszcze zapomniałam powiedzieć o maściach. Jakie są maści tutaj dostępne? Zapomniałam o tym powiedzieć. Już tutaj mówię. Aha, klasyczne, kary, ognisty, kasztan i lampard. Mi się bardzo podobał lampard. Cieszę się, że go dodali. O kurde. O kurde. No i kosztują 950. O, i tolerują zimno, no proszę. Wow. Ej, dobra, ten mi się podoba. Nie wiem, okropnie mi się podobają ciapki, bardzo. Więc tego już wiem, co on tańczy. Boże, dobra, będzie ciekawie. Mamy tutaj kolejnego chyba. Tutaj mamy jakiego? Ojej, nic nie widać. A, tutaj, jak on? Ognisty kasztan. No, on mi się tak mniej podoba. Jakoś nie przypadam za tą maścią. Fajnie ma tutaj wyrysowany pyszczek. Chrapki się ruszają, fajnie, fajnie. Dużo osób narzekało na grzywę, ale to zobaczymy. Zobaczymy. Śmiesznie tańczy. Dobra. Ogon, dobra. Aha, i jeszcze im się grzywy zmieniają. Dobra. I pewnie ten ostatni kary jest w wiosce. I jeszcze nie dokończyłam do końca aktualizacji. I uwaga, mamy tutaj bardzo istotną zmianę. Są zmienione ceny tych starych generacji, czyli konie fryzyjskie pierwszej generacji kosztują 300 starcoinsów, drugiej generacji 500, one kosztowały jeszcze niedawno 950, były mega drogie, a teraz 500 starcoinsów, strasznie tanio. I kucyki jorwickie pierwszej generacji kosztują teraz 200 starcoinsów, więc duża obniżka. No i tak, jeszcze w Murland jest aktualizacja wyścigów, więc to też sobie wszystko zobaczymy. Na tych trzech wyścigach są jakieś nowe takie dodatki, jakieś przeszkody przy wyścigach i tak dalej. Więc dobra, co? Możemy sobie kupimy tego i polecimy tego jednego i polecimy zobaczyć tego Karusa. Dobra, bo tak, dostałam pozwolenie, że nawet mam kupić, bo Ewa Alice teraz gra bardziej kolekcjonersko, więc kupujemy. Jeszcze raz oczywiście bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, Ewa Alice, i dziękuję, bardzo dziękuję. Dobra, ametyst, ametyst jest fajny, ametyst ice, ametyst, ametyst, nie wiem, ametyst jest mega ładny. Samo mogłoby być takie ametyst angel. Ametyst, o nie, nie wiem, jak ja dawno nie kupowałam konia, masakra. Ametyst cloud. Niech będzie. Kupiłam konia, niesamowite, co z tego, że to nie moje konto, ale cudownie, zobaczymy sobie jego hody. Naprawdę był duży hejt na te konie i to taki solidny, więc no. Zobaczymy, więc co, ja lecę do stajni i już widzimy się, jak będę na tym nowym wierzchowcu. Dobra, rozpoczynamy patrzenie na... Uuu, ale nogę podniósł. Rozpoczynamy patrzenie na hody.
Wstęp. Powiem wam tak, fryzy to są ujeżdżeniowe konie, tak? O ile się nie mylę, to są ujeżdżeniowe konie. Chociaż fryzy? No nie wiem, ja się za bardzo nie znam. Ale no widać, że tutaj chód taki jest, jakby był gdzieś na występie jakimś, na konkursie. Ale okej. Okay. Wybaczcie, jeżeli coś słyszycie, ale to za oknem. No dobra. Nóżki wysoko podciąga, tu mu się coś przy tyłku dzieje. Nie wiem, co to się z tą nogą dzieje. Grzywa, mam nadzieję, że tutaj się rozlepi. I ogon taki dziwnie ucięty. Ale dobra, lecimy dalej. Kusik. Ale brzydko przechodzi. No dobra. Też coś tu się z tą nogą dzieje, jakby, nie wiem, znikała gdzieś. Okej, okay, ale ogólnie nie jest źle. Grzywa się rusza, tylko ten makaron z zupek chińskich posklejany, kurde, jak nie wiem, kropelką posklejany. Grzywa jest okropna, naprawdę. Może będzie lepiej w warkoczu. Bo tak, są też nowe grzywy. W sensie nowe fryzury. Okej, okay, galop. Okej, okay, nogi daleko do przodu wyciąga. Podstawia zad chyba. Nie, ale tu mi się spłaszcza tyłek, czekajcie. O. Ojej, dobra. Ja się ogólnie nie znam za bardzo, wiecie, więc jakbym coś tutaj źle powiedziała, to wybaczcie, ja się mogę pomylić. Ja tutaj, wiecie, ja jestem tego świadoma. Wyciągnięty. Ej, wyciągnięty mi się o dziwo podoba. Ma bardzo taką długą fulę. Tylko szyja bardzo jakby i uszy, kurde, SSO. Weźcie, róbcie coś z tymi uszami. Mogłyby być już do tyłu. Ten ogon też taki ucięty. Dobra, na grzywę nie patrzę, nie zwracam uwagi na grzywę. Ej, ogólnie nie jest źle. No i tutaj. O, fu. Oj. To mi się nie podoba. Coś tu się nie tak dzieje. Naprawdę, ja nie wiem co. Szyja sztywna. Nie kładzie się. Nie wiem. Ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co tu się dzieje. Ale coś mi się bardzo nie podoba. Dobra, zatrzymanie. Co to było? SSO, czy to tak specjalnie? Jezu, ale to chyba niedopracowane jakieś, co nie? No, ej. No co to jest? No... SSO! Dobra, dębowanie. Okej, okay, dębowanie jakby, nie wiem, na sznurkach był. I też tak do tyłu, jak konemarki by się wywalił. Dobra, cofanko. Oj, też bardzo wysoko nogi do góry. I to był chyba jakiś... O kurde! O, to było fajne. Dobra, i... O, piórę, tak. Okej. Okay. To ma fajne. Okej, okay, spoko. Też kamera tak się jakby cofnęła troszkę. Tutaj tam Makarego. To sobie... Co on robi? Dobra, jeszcze raz piuret. Ej, powiem wam, że to akurat nie jest jakieś bardzo złe. To mi się w miarę podoba, powiem wam. Dobra, co tutaj jeszcze? Chyba miały jakieś jedne jeszcze chody. Nie wiem, czy tak? Nie. Chyba nie, chyba tylko to. Dobra. No to tak, patrzymy sobie jeszcze na ten sprzęt, sobie zerkniemy. Tutaj też. Mamy taki. O, jak się wyciąga! Ej, to było mega. To jest dziwne. Hakamore mamy. Czarne hakamore. Takie. I takie. Powiem wam, że to chyba jest najładniejsze. To jest najładniejsze, naprawdę. Chociaż takie brązowe. Dobra, te animacje są śmieszne. Okej. Okay. Tutaj nie będę jej... Ale co tu się z wodzami podziało? Nie będę jej tutaj kupować, to już jej decyzję zostawię dla niej. Sobie tylko ubierzemy to. Nie wiem, czy pasuje, ale naprawdę nie chcę jej tutaj szperać za dużo. To chyba mogę wyrzucić. Dobra, no to tak. Chody mamy zobaczone, to lecimy teraz do wioski. Zobaczyć, tu gdzieś były chyba te sanie. Zobaczyć oczywiście tego ostatniego. Tylko gdzieś tu była chyba ten, czy nie? Chyba nie.
Ojej, dobra. No to ja lecę do wioski i widzimy się za chwilę. Okej, słuchajcie, co jeszcze zobaczyłam na stronie? Że uwaga! Konie trakeńskie im się spieprzyły! Tak, ja myślałam, że im się pliki poprzestawiały, a tutaj sobie czytam i im się spieprzyły chody, czyli stracili jakieś tam pliki z konia trakeńskiego i koń trakeński ma teraz zupełnie nowe chody. Więc to też sobie zerkniemy, bo jestem aż ciekawa. Dobra, ten koń nowy prawdopodobnie będzie tam. To pewnie tak. Dużo ludzi, okej, czyli tu. Ojojoj! Ojojoj, dobra. Gdzie on tu jest, bo ja go... Tu. Tu? Tu. O Boże. O Boże, dobra. Ale czarny! Ależ czarny. Czarny niczym... Nie wiem. Czarny. Bardzo czarny, ale widać tyle co nic. Więc nie wiem. No czarny, no ma fajne prześwity, chociaż ma prześwity. Nie jest taki cały czarny. Ojej, a mu się kopy to wygięło. No tak. Okej. Okay. Okej, okay, mamy jeszcze dwie rzeczy do zobaczenia. Tutaj... O, skoku nie zobaczyłam! Ale lama. Ale lama, dobra. Ło kurde. Ale nogi wyciąga do tyłu. Chwila, ja to... O! O Boże! A co to się... Jakby skakał 1,50 m po prostu. Ojej! Dobra. Ej! Otwiera zad. Ej, dobra, nie jest źle. Ej, nie wiem, mi to się nawet podoba. Zobaczmy sobie jeszcze z galopu takiego. Okej. Oj, lód. Dobra, nóżki fajnie pod siebie. Ej, powiem wam, że ten skok nie jest jakiś bardzo zły. Nie wiem, mi tam się w miarę podoba. Myślę, co jeszcze nie zobaczyłam, ale chyba wszystko już zobaczyłam. Ma bardzo dużo animacji dodatkowych w stój. Naprawdę, to się zdziwiłam. Dobra, lecimy teraz do Murland, zobaczyć ten wyścig, jeżeli chodzi o te, wiecie, o te dodatkowe jakieś przeszkody, czy coś na drodze, nie wiem. Sobie wszystko zobaczymy na spokojnie. Ten odcinek pewnie będzie troszeczkę dłuższy, ale no dajcie mi znać, czy lubicie takie odcinki. Ewa Alice też mi powiedziała, że na właśnie kupowanie konia, czy jak będą nowe konie, mogę... wchodzić na jej konto, więc no naprawdę nie wiem jeszcze jak bardziej podziękować, naprawdę. Dobra, zrobię jej w zamian wyścig. Okej. Okay. Widzę, że tutaj nowe są te. Nowa muzyka też jest. Okej. Okay. Nowa muzyka i tutaj są chyba te... Nie, te po bokach były te rzeczy. Ale są nowe te takie... No nie wiem jak to się nazywa, te. Okej. Okay. Dużo się nie pozmieniało, powiem wam. Jakby myślałam, że tu będzie coś szalonego, coś więcej, ale nie. No dobra. Okej. Okay. Bo trzy wyścigi, no to te trzy, no to w tym też powinno się coś więcej zmienić, ale okej. Okay. No spoko, wyścig jak wyścig, tyle samo PD, więc w sumie to bez większej różnicy. O, a tutaj się zatrzymał już ładnie, ja nie wiem co to było. Jeszcze raz chcę zobaczyć to zatrzymanie, bo to jest aż śmieszne. No. Au. A, obracanie jeszcze nie zobaczyłam. A, obracanie zwykłe, dobra. Czyli tak. Jeszcze mamy ostatnią rzecz do zobaczenia, czyli znowu wracam do stajni. Lecimy zobaczyć tego trakena. Mam nadzieję, że ona ma trakena. Raczej ma. Więc sobie zobaczymy, o co z tym chodzi. No i tak, co za tydzień? Sprawdź swoje umiejętności w nowym śliskim wyścigu, czyli będzie nowy wyścig. Ale one się fajnie wyciągają. Okej. Okay. Dobra. Czyli wychodzi na to, że trakeny mają zupełnie nowe chody. Ej, dobra, ładny. Ale chudy, czy on zawsze był taki chudy? Trakeny nie były zawsze takie chude. No to jest traken na stówę. No tak, to jest traken. Koń trakeński, no. Ej, ale chudy zadek, masakra. Ale ładny kłus.
Dobra, galop taki był już. Wyciągnie ty średni. Nie wiem, nie podoba mi się. I tutaj szyja sztywna, głowa sztywna. Sztywny beton, po prostu. Sztywny beton. Ale no nie jest źle ogólnie. I zatrzymanie takie samo i jeszcze dębowanie. Dębowanie jest spoko, dębowanie jest już takie, jakie było. Więc dobra, tutaj fajnie, zaskoczyli mnie. Bo naprawdę to mi się podoba. takie zmiany na plus mogą być, naprawdę. Dobra, to jej tutaj odłożymy. Tego konia. Zazdroszczę, że ma wszystkie wytrenowane. Ach, też bym tak chciała. Dobra. I teraz jej tutaj zamieniamy tego z powrotem. Dobra. I ustawiamy. Konie znowu się zbagowało. Ach, znowu się zbagowało. Dobra, trudno. No niech będzie. No tak. To by było chyba na tyle z tego odcinka. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o tych fryzach. Dla mnie, nie wiem, na zapowiedzi to wyglądało gorzej, jakby... Aha, jeszcze tą grzywę mieliśmy sobie zobaczyć. Może tu gdzieś... Nie, kurczę, fryzjer. Dobra, to jeszcze nie koniec odcinka. Lecimy na farmę Steve'a. Zobaczyć jeszcze te nowe fryzury, bo jestem zbyt ciekawa. Może będzie o wiele lepiej... Może będzie o wiele lepiej niż ta posklejana grzywa, bo ona jest okropna. Więc lecimy na farmę Steve'a. Okej, okay, lecimy. No ta grzywa nie jest fajna. Ta grzywa faktycznie jest za długa i zbyt zlepiona. Okej, okay, jest nowe. Jak on fajnie tupta. Okej, okay, a zapleciony ogon ma? No, ogon ma zapleciony. O, jak ta animacja jest super, naprawdę. Okej. Okay. Ej! Mi się wydaje, że ona jest o wiele lepsza, ta fryzura. O wiele lepsza niż tamto. Dobra, kupmy. Nie wiem, mi się chyba bardziej podoba. Ma tak na dwa boki? Dwa boki, no. Ogon jest ładniejszy o wiele. I przynajmniej ta grzywa tak nie boli. Jak dwa warkoczyki dosłownie. No to co? O wiele lepiej. Nie wiem, ja nie mogłam patrzeć na tamtą pozlepianą grzywę od zupek chińskich. No i jakby, nie wiem, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Chody nie są złe. Coś mi się nie po... Oj. No tak. Coś mi się jedynie nie podoba w tym cwale, ale to jakby można przeboleć. Tak. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych fryzach. Mi tam się podobają, takie 7 na 10, no może 8 na 10. No i co? Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach i pa pa!